Cześć, cześć. Dzisiejszy temat lekcji, jak zgrywać się z perkusją. Jak ma się zgrywać gitara z perkusją, jak to ogarnąć, jak to tworzyć, jak improwizować. Tutaj w tym momencie zaczynamy robić rzeczy, które tak naprawdę otwierają nam drogę do tworzenia własnych kompozycji, do stworzenia własnych utworów. Gdyż jeżeli mamy perkusję, która gra na różne sposoby, różne bity, możemy odpowiednio do tego dobrać bicia gitarowe, już bicie gitarowe riff, już zaczynamy naprawdę odwalać kawał fajnej roboty. Ja tutaj puszczę tak, 4 podkłady, 1, 2, 3, 4, 5 podkładów z jednym rodzajem perkusji, 4 podkłady z drugim rodzajem perkusji, także przygotuj się na ostrą jazdę, naprawdę na ostrą jazdę. Także tutaj naprawdę mamy bardzo duże rozbudowane możliwości. Bardzo fajnie brzmi motyw właśnie, w którym mamy perkusję. Perkusję zagraną z pauzami. Fajny jest motyw urozmaicenia riffu, na przykład posłuchaj sobie sam. Myślę, że to było w miarę, że to było fajnie widać właśnie, jeżeli jeden motyw był szybką, tym, prawda, że urozmaicamy, jakby nie wciskamy w kółko tego samego, bo na przykład tym przerywnikiem, przerywnikami, które tutaj zagrałem, wróciłem z powrotem do tego samego, do tego motywu, więc właściwie on niekoniecznie musi być ten riff pomiędzy tym, niekoniecznie musi być na przykład zwrotką, niekoniecznie musi być refrenem, może być właśnie tylko takim łącznikiem po prostu między w tym samym na przykład w zwrotce mamy łącznik, który właśnie polega na jakimś tutaj zagraniu
zagraniu na tutaj to co gram na siódmy, piąty, trzeci próg. Spróbujmy jeszcze pokombinować jeszcze coś innego. Posłuchajmy teraz samego podkładu perkusji. Jest on stworzony z dwóch wcześniejszych podkładów. Każdy jest zagrany dwa razy. Dwa razy jeden, dwa razy drugi i później dwa razy znowu ten pierwszy. Dzięki takiemu zastosowaniu urozmaicamy sam motyw właśnie teraz perkusyjny, bo zupełnie inaczej gra perkusja w tych dwóch różnych fragmentach. I ten motyw środkowy, który jest grany troszeczkę inaczej na perkusji, on jest właśnie na zasadzie takiego przerwnika. Oczywiście on nie musi być dwóch tutaj fraz zagranych, może być jedną frazę zagrane. Spróbujmy coś zagrać właśnie za pomocą tego motywu. I tutaj właśnie bardzo, bardzo jest ciekawy efekt właśnie zmiany postrzegania tego riffu, bo tutaj mamy tak, że gramy jeden motyw, później gramy drugi i trzeci jest ten sam co pierwszy, natomiast właśnie powrót do tego pierwszego powoduje, że wracamy do czegoś, coś, co już było, już ten rytm tym 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 już go mamy w pamięci. Przerwaliśmy go tutaj jakimś sprawnikiem, on nie był tutaj jakiś specjalnie wygórowany, ale przerwaliśmy go właśnie tym motywem i wróciliśmy z powrotem do niego. Oczywiście za drugim razem przy motywie tym 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 za drugim razem tutaj zacząłem coś dokładać, bo też chodzi o to, żeby nie powtarzać tych samych motywów w kółko, tych samych, w sensie, że na przykład jeżeli raz był motyw zagrany tym, to fajnie byłoby go powtórzyć, ale później już dodać coś troszeczkę urozmaicającego, czyli na przykład drugą gitarę, ewentualnie jakiś jeszcze riffik zmienić, ewentualnie właśnie jakoś drugą gitarę, która by zagrała podobnie w tercji na przykład, albo w kwarcie, albo w kwincie, w innym interwale, żeby troszeczkę dodało smaku. Oczywiście ten pierwszy motyw może być nadal ten sam, na zasadzie tym, może być cały czas ten sam beat. Więc myślę, że popróbujcie sobie do podkładu perkusyjnego, który przed chwileczką puściliśmy, popróbujcie sobie to pograć. I myślę, że to będzie na razie pierwsza część z takich filmów, jak zgrywać się z perkusją do różnych podkładów. Więc miejcie oko na następne filmy i czuwajcie, a będziemy dalej działać. Także trzymajcie się, pa pa.